Cześć, witajcie w kolejnym vlogu. Powiem wam, że tym razem tak na szybko pokażę wam, czym pomalować felgi, jeśli chcecie to mieć zrobione dobrze i na długi czas. Bo moim zdaniem malowanie prosztowość troszkę mija z celem. Fajnie to wygląda, ale tak, pod proszek podchodzi, nie wiem jakim cudem, ale robi się rdza pod proszkiem, podchodzi, nie wiem, czy wilgoć, czy woda. Zbiera się rdza, później ten proszek odpada. U paru znajomych były też takie przypadki, że odpryskiwał, nie wiem, czy to jest wina firmy, która to robiła. Ale te felgi były robione w trzech różnych firmach i zawsze były jakieś problemy. Pokażę wam, jak to zrobić samemu. Tak akurat wyczyszczę szczotką drucianą. Jeden komplet, a drugi komplet dam do piaskowania. Zobaczycie, jaka jest różnica, jeśli chodzi o piaskowanie, a oczyszczenie ręczne. I pomalujemy sobie to farbą. Ja akurat użyję pistoletu. Możecie pomalować też to zwykłym pędzlem. I tak, użyjemy sobie jako podkład. Uważam, że to jest jeden z najlepszych podkładów epoksydowych. Nawet jak nam zostanie jakiś malutki nalot rdzy, możemy go położyć, nic się z tym nie stanie. Także tak, pierwsze zabezpieczamy tym podkładem. Później mamy dwie farby. To jest farba poliuretanowa. Jedna to jest czarna. I drugą mamy, czarna ma symbol 9005. I drugą mamy 9006, to jest srebrna. W tej firmie akurat sobie możecie zamówić te farby w dowolnym kolorze, podstawowym RAR. Mała przerwa. Jeśli macie felgi po piaskowaniu, stosujemy ten podkład z pierwszego zdjęcia. Ale jeśli czyścicie własnoręcznie, proponuję kupić ten z dodatkiem aluminium. Link do strony producenta będziecie mieli pod filmem. A teraz wracamy z powrotem do materiału. Pokażę wam. Ta felga wyglądała bardzo podobnie. Ta czarna wyglądała bardzo, była w bardzo podobnym stanie do tej. Także widzicie, jaki jest efekt. Te felgi były pomalowane pierwsze na srebrno, bo zastanawiałem się, czy zostawić srebrną, czy czarną. Ale to akurat te dwie felgi są do przyczepy. Także tam już mniejsza z tym, nie będziemy się zagłębiać w szczegóły. Tam widać piastę. Olałem to i zrobiłem to na czarno. Drugi komplet felg będzie na srebrno. I możecie zobaczyć, to jest akurat ta farba poliuretanowa. Zrobię wam zbliżenie, ile się uda. Wiadomo, że nie jest jakoś super idealnie pomalowane. Za bardzo się do niego nie przykładałem, ale jak widzicie, nawet to wygląda w miarę fajnie. A jeśli chodzi o srebrny kolor, też jest spoko. I pod koniec filmu wam jeszcze powiem, czemu lepiej sobie wybrać kolor z podstawowej palety niż ten srebrny. I tak wyglądały te felgi przed zrobieniem. Także widzicie, że mam w stanie już takim agonalnym. A i stwierdziłem, że po prostu spróbuję uratować. Nie uda się, to nie. Dobra, przechodzimy dalej. Pokażę wam, jak to czyszczę, jak to maluję. Powiem wam tak, jeśli chodzi o czyszczenie, ja sobie zawsze pierwszy etap robię taką szczotką na kątówce. No powiem wam tak, trzeba na to bardzo uważać. Żadnych luźnych rękawów, albo podwinięte. Na pewno okulary ochronne. Powiem wam tak, tą szlifierką, z tą tarczą zdarłem to do takiego etapu. I teraz tak, jak nie macie możliwości wypiaskowania tego, poprawiamy to wiertarką, papierem ściernym. Tak jak widzicie, schodzi to dość fajnie, nie ma problemu żadnego z tym. Mi się wydaje, że na jedną folię poświęcicie z godzinę czasu, czy tam półtorej, to spokojnie to ładnie wyprowadzicie. Ja akurat mam taką małą piaskarkę kabinową, także teraz to tam wrzucę do niej. A zdzierałem to tylko dlatego, że dużo szybciej to zrobię w piaskarce, niż mam zdartą tą powierzchowną farbę. Bo piaskarką sobie tylko to teraz poprawię. Teraz wam pokażę, jak to będzie wyglądało. Tak na szybko i przechodzimy już do przygotowania i do malowania. Derbicie to jest felga 13, także miejsca tu mamy bardzo dużo w tej kabinie. Spokojnie 15, myślę, że 16 tu włożymy. 17 już może być niewygodnie, ale tak do 16 na spokojnie. Chociaż 17 by też weszło, nawet pionowo ją możemy postawić i się bawić. Dobra, robimy próbę. Z tą jedną felgą bawiłem się ponad godzinę. A jeśli macie pomalowane felgi proszczowo, to możecie zapomnieć, że zrobicie tą felgę sami w domu.
przynajmniej w takiej domowej piasczarce. Dobra, teraz Wam pokażę, jak wyglądają te felgi. Powiem Wam tak, to jest ta, co mi przyszła. Ją tylko znatowiłem troszkę. Przejąłem ją tylko tak delikatnie piaskiem, żeby była chropowata. To jest ta felga, co oczyściłem. Powiem Wam, że można by się bardziej postarać i schodzi to, tak jak tu widać, praktycznie idealnie. Ale powiem Wam, że przy tym podkładzie, co mam, akurat nie trzeba się aż tak bardzo martwić o doczyszczenie tego. I jest tak dobrze. Nie ma źle. A powiem Wam, że to są felgi, które przywiozłem właśnie z piaskowania. To, co widzieliście tam na poprzednim filmiku, jak go wstawiłem. Powiem Wam tak, widać różnicę, bo oni to śrutują. Jest to dużo ładniej zrobione, felga jest ładnie wyczyszczona, idealnie. Jest problem taki, że jak macie pomalowane felgi proszkowo, tak były te, to te felgi muszą mieć jakiegoś kwasu i dopiero ten kwas odtrawia tą farbę i dopiero później te felgi są piaskowane. Powiem Wam tak, jeśli chodzi o farbę podkładową, użyłem sobie epoksydu. Powiem Wam, że to jest jeden z najlepszych epoksydów, jaki możecie kupić w ogóle na rynku, jaki jest dostępny w Polsce. I on jest tak, jak mówiłem, on jest o tyle właśnie fajny, mogę Wam tam jeszcze wkleić kartę techniczną. Nie musi być podłoże super idealnie do niego doczyszczone. On wchodzi troszkę w reakcję z rdzą, jak jest taki delikatny nalot. To jest jeden plus, a drugi bardzo duży plus jest taki, że nie musimy tej farby matowić, tego podkładu, jeśli będziemy dawać później poliuretan. Poliuretan kupiłem z tej samej firmy, co ten podkład. I ten, to jest podkład dwuskładnikowy, mieszamy go w proporcjach 80-20. Powiem Wam, że ja sobie go wymieszam, on jest taki, jeszcze będzie widać na kamerze, on jest taki bardzo gęsty, srebrny. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, póki pamiętam. Stosujcie zawsze podkłady, a czyli rozpuszczonki dedykowane. Czyli po prostu jak kupujemy w tej firmie podkład i utwardzacz, kupujemy też rozpuszczalnik. Wtedy mamy 100% pewne, że nie, nam to nie będzie w żadną reakcję, nic się nie będzie działo. A nie tak, niektórzy używają później nitra albo innych dziadostw i później narzekają, że farba jest do dupy. Dam Wam linka do tej firmy. Pokażę Wam efekt jeszcze w sumie końcowy po pomalowaniu podkładem. I później Wam pokażę, jak to wyszło po pomalowaniu tym poliuretanem. Są pomalowane teraz te felgi podkładem samym, tym co Wam pokazywałem, epoksydowym. Wiadomo, ta felga była w stanie takim niezaciekawym, to już troszkę na niej widać dziadostwa. Ale powiem Wam, że siadła całkiem fajnie. To jak widzicie, nie ma źle. I no, trzeba pamiętać, jak macie felgi po piaskowaniu, to malujemy je całe razem z tymi wnętrzami. Cała felga musi być zapodkładowana. Powiem Wam, że te felgi macie od razu po piaskowaniu. Możecie użyć najtańszy podkład epoksydowy. Pokażę Wam na zdjęciu jaki, też z tej samej firmy. Tylko po prostu jego używamy, jak nie mamy rdzy. Czyli tak jak na tych felgach, jak felgi były idealne, to możemy użyć tego troszkę tańszego podkładu. Chociaż powiem Wam, że dla świętego spokoju ja wolę użyć tego lepszego i mam 100% pewny, że się z tym nic nie będzie działo. Dobra, sobie teraz rozrabiam poliuretan i pokażę Wam, jak to wyszło po poliuretanie. Dobra, i mam to pomalowane. Co już nie pokazuję, jak to maluję, bo tak jak mówiłem, nie chcę sobie kamery całej z tyłu pyłu zawalić. Zobaczcie, jak wyglądała felga wcześniej. Jak wygląda teraz. Ta felga to jest akurat ta, którą ja przygotowywałem. Że różnica jest chyba duża. Tak, widzicie, te felgi pomalowałem w dwóch kolorach. Góra jest czarna. Fajnie, ten jak jest taki dość mocnym połysku. To jest ten poliuretan też. A dół felgi jest srebrny. Z tego względu, że tu przychodzi jeszcze piasta. Niezbyt ładnie to wygląda i na tych felgach będą chłopaki w przyczepie. Bo
jeśli nie to, no to zostawiłbym te srebrne, bo te srebrne są w sumie dużo ładniejsze, nie? I teraz wam pokażę, jak wyszły te efeli z Samuraja. Powiem wam, że nie jest może ideal, ale tak widzicie, tu mam też warunki, jakie mam, nie ma za ciekawie, ale powiem wam, że nie wyszły źle te efeli. Jedna tylko uwaga. Ta farba była robiona specjalnie dla mnie, ta srebrna. Ona ma takie drobinki, o teraz to będzie widać. Ma takie jakby białe drobinki. To jest coś w stylu a la metaliku. Powiem wam tak, jeśli nie macie dużej wprawy w malowaniu pistoletem albo chcecie to zrobić pędzlem, proponuję kupić farbę w kolorze RAR. Powiedzmy taką w miarę podobną, jakiś odcień szarości dobrać. A nie robić tego w metaliku, bo tą farbę naprawdę się bardzo trudno nakłada. Powiem wam, że dużo trudniej niż normalną bazę, niż normalny metalik samochodowy. Po prostu ziarenka troszkę inaczej się dają, trzeba robić to przy dobrym ciśnieniu. Też tak mówię, malujecie pędzlem, albo nie macie dużej wprawy, kupcie sobie zwykły odcień jakiejś szarości podobny do srebrnego i będzie to dla was dużo lepsze. Ja byłem przed tym przestrzegany, ale w sumie uparłem się na tą farbę. Ja w sumie nie żałuję, ale tak jak mówię, żeby ktoś miał później pretensje, jak ją kupi i nie będzie w stanie nią pomalować. Tak widzicie jeszcze, jak było gdzieś takie bardzo mocne brzery, o tu to widać. No to troszkę jeszcze zostało, troszkę to widać. Ale powiem wam, że to jest felga do terenówki, także nie będziemy się jakoś bardzo tu spuszczać nad tym. Ale nie ma źle, powiem wam, że wyszło fajnie. Także jak chcecie mieć dobrze zrobione felgi, żeby wam to wytrzymało kupę czasu i nie rdzewiało, zróbcie sobie tak, ja robiłem podkład epoksydowy, poliuretan na to. Teraz zostawiamy na parę dni. W czarcie technicznym jest chyba 7 czy 14 dni. I już się nam z tym nic nie stanie i mamy święty spokój. Te felgi już powiem, tą szczepę przeżyją.